Przyjaciele, z wielkim szacunkiem witam Was. Daję dzisiaj przykaz od Ojca Absoluta, jak zawsze, pewnej miłości i, jak mi się wydaje, bardzo przydatnej dla wielu, wielu osób: energetyczne rozwarstwienie. Witajcie, moje drogie ukochane dzieci. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nauczyć się budować nowe relacje bez narażenia siebie. Jak już wiecie z mojego poprzedniego przesłania, najważniejsze jest dla Was utrzymanie równego stanu emocjonalnego i mądre podejście do tego, co się dzieje. Ponieważ teraz wszystkie wysiłki światowego rządu mają na celu obniżenie ogólnego tła wibracyjnego Ziemi, musicie zrobić wszystko, aby temu zapobiec. Jeśli dla reptilianów nowe energie, które teraz idą na Ziemię, są śmiertelne z powodu, że te istoty nie mają wyższych czakr, które mogą z nimi rezonować, to dla Was przeciwnie. Energie te niosą wyzwolenie z tysiącletniego niewolnictwa. I trzeba skorzystać z tej możliwości, która idzie z góry na wszelkie sposoby. Jak więc zachowacie w tak trudnej sytuacji, gdy wasza dusza już się obudziła i zobaczyła wszystko, co się dzieje w prawdziwym świetle, a działania rządzących są sprzeczne z waszą nową postawą, a ponadto są obarczone niebezpieczeństwem, ponieważ następnym krokiem światowego rządu ciemności będzie próba ogólnego szczepienia ludzkości. Z jednej strony widać, że wiele osób zaczyna zdawać sobie sprawę z absurdu obecnej sytuacji na Ziemi i rozumie ukryte motywy władz, a z drugiej strony istnieje ogromna warstwa populacji ślepa wierząca w to, co narzucano im siłą. To znaczy, że jest uparcie i metodycznie Wkładana do ich umysłu za pośrednictwem mediów. Ogólnie rzecz biorąc, to jest, moi drodzy, ta naturalna selekcja, o której tyle zostało powiedziane. Chcę jednak, abyście wiedzieli, że posłuszna część populacji to w zasadzie nie ludzie, ale ci sami reptilianie, ich środkowy i dolny łańcuch. A także inne stworzenie wcielone w ludzkie ciała. Ze względu na ich naturalne, niskie wibracje są oni bardziej podatne na energię lęku o swoje życie. Ponadto żyją zgodnie z programami swojej zbiorowej świadomości, do których podążają wyłącznie intuicyjnie. Na przykład posłuszeństwo. I z przestrzeganie instrukcji z góry stanowią sedna głównego programu Reptilian. Ta hierarchiczna drabina ujawniła się teraz najwyraźniej. Jeśli człowiek z natury wolna i niezależna istota, to z trudem wytrzyma ograniczenia nałożone na nią, a jej dusza ich nie zaakceptuje. Wówczas reptilianie i inni podobnie im posłusznie przestrzegają wszystkie instrukcje idące z góry i wzywając do tego jeszcze innych. Dlatego, moje kochanie, nawet za pomocą zewnętrznych znaków łatwo jest teraz zidentyfikować tych, którzy są potencjalnie gotowi usłyszeć was i tych, Którzy boją się i nie chcą poznać prawdy, ponieważ strach o swoje życie oślepia ich i w każdym człowieku, który wykracza poza ramy instrukcji, widzą wroga i potencjalne niebezpieczeństwo. Myślę, że teraz wielu z Was już może czuć energetycznie i tych, i innych. Ludzie, którzy odnoszą się do narzuconej im. Kwarantannę z humorem i starają się zobaczyć prawdziwy tło tego, co się dzieje, mytują energię wystarczająco wysokich wibracji. Ci, którzy mają obsesję na punkcie strachu i paniki, wibrują z bardzo niskimi częstotliwościami. I pierwszym krokiem w kierunku nowego rodzaju relacji między ludźmi będzie wasze odczuwanie energii otaczających Was. Co pozwoli Wam dokładnie rozpoznać ludzi, którzy są w stanie żyć w nowej przestrzeni energetycznej Ziemi i tych, którzy pod żadnym pozorem nie mogą z nią rezonować. To uchroni Was przed błędami i problemami w budowaniu nowego społeczeństwa, jednocześnie ludzi już na podstawie wibracji, to znaczy zgodnie z poziomem ich świadomości. Ojciec Absolut, który Was bezmiernie kocha, przemówił do Was, przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, chcę od siebie dodać w tym nagraniu, już jeżeli ktoś śledzi mnie w moich nagraniach, urafała i nie tylko. Wie o tym, że dawno mówiłam o rozdzieleniu, które idzie na ziemię. Wyraźnie to widać, wyra wyraźnie to czuć już dawno, energetycznie ludzi czuć. I ja powiem Wam jeszcze więcej: rozdzielenie idzie nie tylko między obcym, ale również rozdzielenie idzie w rodzinach. W różnych kierunkach podążałem, mąż i żona idzie rozdzielenie. W różnych kierunkach idą ojciec, syn, matka, syn, matka, córka, czyli krewnie I teraz. Ludzie będą dobierać się nie po pokrewieństwu, tylko po wibracjach. Czyli zależy, kto na jakim poziomie wibracyjnym żyje, tak, będą ludzie się dobierali. Czyli podobnie, podobne przyciąga podobne. Tak, mówiąc o dzieciach, ja nie mówiłam o małych dzieciach, tylko o dorosłych dzieciach. Żeby była jasna. I do tego trzeba się przyzwyczaić, że to jest normalne teraz dla nas wszystkich. Stary świat już nigdy nie wróci. Jeżeli ktoś czeka, że jak to wszystko przyminie, ja mówię o izolacji, to nareszcie nastąpi. Normalny, normalne życie. Nie, to nie było normalne życie. Ten świat szedł do I nie tylko ja, a wielu, wielu z nas wie o tym, że nigdy nie powrócimy do tego życia, które już było, i nigdy nie będzie takiej sytuacji na Ziemi. Ja mówię, o sytuacji energetycznej, która była przed tą tak zwaną pandemią. Ona była potrzebna dla całej ludzkości, żeby zobaczyć, na jakim poziomie energetycznym jest cała ludzkość. A ponieważ nic się nie dzieje przypadkowo, bo nie ma przypadków. Uważam, że ten czas to jest błogosławieństwo dla wielu, wielu ludzi. Zresztą mogę to potwierdzić przynajmniej te osoby, które do mnie dzwonią, te osoby, które biorą konsultacje. Oni mówią o tym, że nigdy nie mieli tak wspaniałego czasu, nigdy nie, poświę nie poświęcili sobie tyle czasu, jak teraz, tak? I nawet z takich słów, to można wywnioskować dużo, dużo o danej osobie. Że ta osoba nie żyje strachem, co się stało i co będzie ze mną. Nie obawia się o swoje życie. O doskonale wie. A doskonale wie, że to są zmiany na ziemię nieodwracalne. Tak samo jak w świadomości ludzkości. To tyle ode mnie. Z Wami w przemianie Irina.